Ktoś napisał do nas maila, że był z mikrofonem na przedstawieniu szkolnym i była cała sala gimnazjalna albo licealna. Było strasznie drętwo. Wszyscy byli tacy. Ci z tyłu się dobrze bawili. Tak. I on wyszedł na tę scenę tą i krzyknął: dzień dobry! Wszyscy zaczęli klaskać, bić brawa, wiwatować, skandować, być w ogólnej euforii. W ogólnej takiej... Jeżeli podobno ten zamaszysty ruch ręką też daje. Nauczę cię kiedyś. Bo mi cały czas przeszkadza ta matematyka, bo ja byłem pierwszym rocznikiem nowej matury i nie miałem matematyki na maturze. Nie wiecie, jaka to była radość wśród świty. Świty licealnej, niedouczonej. Czy teraz jest matematyka obowiązkowa? Tak. Czy ma być? Jest. I bardzo dobrze, żeby więcej tłumoków nie rosło. Oni sobie oglądają i sobie myślą, że my myślimy, nie, że oni nie wiedzą, a oni wiedzą. Nie. Oni jak oglądają, to myślą, że przecież nie mówią o nas, nie? No. Oni myślą, że... Żyjątko. Co to znaczy żyjątko? Będzie w łodzi... Robaczka... No. Sorry, teraz przeskoczę. Na całe szczęście mamy grupę na Facebooku. No właśnie, ja mówiłem, ale ty mi nie słuchałeś. Myślisz, że nie wiem, ale ja wiem. Ale to jest ta mądrość. Widzisz? Ja przypomnę tym osobom, które nie mogą znaleźć tych grup na Facebooku, że one są na lubię to. Lubię to. O, zata, skubany. O, fuck. Ale zaraz będzie zemsta. Myślisz, że nie wiem? Ej, jestem jak Tomasz Lis. Bo jakaś mucha mi tu fruwa i mi przeszkadza. Nie zrobił jak Obama. You are some fly that killed my father. Który muchę... To ja! Program lekkostronniczy. Tak. Mimo, że oscyluje na granicy dobrego smaku, dobrego gustu, cycków, piersi i śmiesznych żartów, to też mamy też tematy. Tak, właśnie. To jest najgorsze. Jest dużo śmieszności i śmieszności, a potem są tematy. Najgorsze jest to, że niektórzy ludzie lubią tematy. Są tacy? Raj dla skacowanych po majówce. Jest w Stanach Zjednoczonych taki busik, który się nazywa Hangover Heaven. Na tym Hangover Heaven wchodzisz za 90 do 150 dolarów. Możesz tak sobie wynająć taki serwis pack odkacowywania cię. Masz kroplówki, pulsometry, pielęgniarki, które się tam zajmują. Wstrzykują ci dożylnie jakieś medykamenty. Ja nie wiem nawet, co to jest. I po tym masz podobno czuć lepiej po kacu. Gość, który to założył, akurat się złożył, że mieszkał w Vegas. Twierdził, że Vegas jest idealnym miejscem na rozpoczęcie takiego... Ale geniusz! A jakby przyjechał do Polski, musiałby i tak pewnie podwoić dawkę tych medykamentów. Stary, w Polsce mógłby w każdym mieście to robić. W Brząszczyczykiem w Dolnym, w Robczycach i w Bochni, w Krakowie i w Warszawce. W Krakowie i w Warszawce. Czuć ten jad? Skapia, aż mnie parzy. I gość wpadł na to, że człowiek, który jest bardzo skasowany, podobny jego jest stan do człowieka, który jest wybudzany z śpiączki, na przykład po narkozie. I wtedy dobrze jest podawać podobne substancje, wtedy człowieka można szybciej uruchomić, zwiększyć jego produktywność, działanie mózgu i tak dalej. Włącza to wszystko tymi samymi medykamentami albo podobnymi i zacznie za to kasować hajs, jeździć autobusem, odkacowywać ludzi, którzy dzięki temu napędza biznes. On szybciej ich odkacowuje, oni szybciej znowu mogą iść pić, znowu szybciej będą skacowani. Alkohol to wróg społeczeństwa. Jestem osłem, co się zowie, piję wódkę na budowie. To w Polsce zapłaci 300 zł, do 600 zł. Nie, do 450 wodek. Matematyka. Od 300 zł. To, żeby tak nie przeleżeć całego... Ale to jest prawie tyle samo, co Izba Wytrzeźwień, tak? Podobno Izba Wytrzeźwień kosztuje więcej niż dobry hotel. Serio? Nigdy nie byłem, ale w filmach chyba tak mówisz. Ja nie słyszałem. No, słabo pijesz. Powiem szczerze, że tu dużo jest. Że wolałbyś nie pić, nie płacić za alkohol, skoro nie pijesz i przespać na przykład w Mariocie. W Mariocie? Proszę cię. Wodek! Sheraton? Przepraszam. To jest jeszcze hotel czy już hostel? Hotel. Pięciogwiazdkowy. Ja nie widzę nic złego w spaniu, żeby było zanotowane. Ja również szanuję Mariot za to, jakim był hotelem. To, że się zamienił w noclegownię dla biedniejszych turystów Warszawy. W chodku. Są ludzie, którzy mieszkają w Mariocie i są ludzie, którzy mają dziewczyny, które im wyrywają zęby. I chodzą do dentystów i dają się uśpić tylko po to, żeby wybić im wszystkie zęby. Krążyła taka plotka, historia, tak, która została nagłośniona przez media zagraniczne. Musimy mówić szybko, bo się zaraz odcinek no, widzę. Znowu właśnie będzie tak, że nie mówimy o odcinku. Jak z tym rolnikiem. A to ja szybko skończę, może z tamtego tygodnia. Ja tylko powiem. Chodziło o to, że rolnik jechał traktorem i miał ze sobą pług i on przeorał ponoć kawałek asfaltu i nawet było zdjęcie, jak była dziura w tym asfalcie. I nie mogli dojść, który to był właśnie rolnik. Dlatego to było mało ważne. I wodeczko. Właśnie w sprawie tych zębów. Podobno było tak, że chłopak zerwał z dziewczyną. Ta dziewczyna była dentystką. I on już po zerwaniu chciał sobie wyleczyć zęby. Poszedł do niej, a ona mu wtedy dała narkozę. On spał i powyrywała mu wszystkie zęby. On nie wiedział, bo wrócił do domu zabandażowany. Potem jak już otworzył to lustro, zobaczył, że nie ma zębów, to zaczął krzyczeć i powiedzieć, że ta suka pozbawiła mnie zębów. I kat i wszystkie media zaczęły o tym pisać na całym świecie, od USA do Indonezji, ale jak się okazało, to wszystko był fake. I tam brytyjskie, niemieckie, wszystkie inne media powielały informacje. Wcale niektórzy, bo się im coś popieprzyło, że to nie było w Polsce, tylko w Rosji. O.
Meanwhile in Russia. Meanwhile in Russia. W Rosji to ty wyrywasz zęby dentyście. Jeszcze ja nie mogę tak żartów. Ale udało się. Ale wyrosił. Ale troszeczkę... To jest tak śmieszne jak cena za nockę w Mariacie. Ale przyznaj. Przeszkadza ci? Ale nie w porządku. Wiesz, że ja jestem twoim kolegą bez względu na to, w jakich hotelach czy tam hostelach będziesz spał. Pożegnaj się. No. Mam nadzieję, że nie będziecie nocować w Mariacie. Albo nie mówcie przynajmniej nikomu. I że będziecie lekko stronniczy. No ale jeszcze w sprawie tego Mariota. Nie wracajmy już do tego. To... Nie, nie, bo mnie to interesuje znaczy, nawet ale bardzo. Pan kompromituje w tym momencie nie tylko opcję polityczną, którą pan reprezentuje, ale pan kompromituje głównie, powiedziałbym, styl życia Europejczyka, który zamieszka... No to ja panu gwarantuję, że Europejczyk śpi w Mariocie. Średni, taki przeciętny. Proszę pana, tak. Biedny Europejczyk, tak. Ale proszę pana, znaczy ja nie wyobrażam sobie... Nie czego? Wyobrażam sobie... No. Żeby ręczniki na przykład były po prostu białe z napisem, który nawet nie jest wyszyty, tylko bardzo często jest tylko tak wytłoczony Mariot. Ja to widziałem kilka razy, wie pan. To kolega znajomy z klubu golfowego mi pokazywał. No właśnie, bo już miałem pytać, gdzie pan widział. No, czasem, prawda, 9 dołeczków sobie robimy z kolegami i wie pan, szczerze mówiąc nie myślałem, że taka, powiedziałbym, Uganda w Europie. Ale co z tą Ugandą? Dlaczego Uganda akurat? No, bo niewielką widzę różnicę między spaniem na ziemi gołej, a spaniem w Mariocie, naprawdę.